to mrozu i kulisy sławy, a zaczniemy piosenką, od której się wszystko zaczęło. Tutaj w 17. Liceum imienia Agnieszki Osieckiej. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Tutaj był chyba pierwszy taki konkurs, gdzie śpiewałem, to był konkurs piosenki angielskie. Śpiewałem wtedy Billa Withersa, Ain't No Sunshine. To było tak naprawdę dla mnie duże wydarzenie i jak się okazuje, ta piosenka też definiuje to, co robię teraz, no bo to jest gdzieś tam muzyka soul. Taki 16-letni mrozu sięgnął po klasykę wtedy. Hey, I won't leave your thing alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Ja przyszedłem tutaj do tej klasy z takim lekkim kompleksem, bo trochę się pleniłem, ale udało mi się tę wadę pokonać. Łukasz zawsze uwielbiał kobiety. A że w naszej klasie było mnóstwo pięknych kobiet, to i Łukasz miał jedną dziewczynę z naszej klasy. I pamiętam nawet, mieliśmy kiedyś taką podwójną randkę. Były słynne Andrzejki. Gdzie byliśmy przyłapani na gorącym uczynku. Ale... przez rodziców. Nie mamy nic, nie mamy nic. Do stracenia. Mrozu, jeden z najbardziej popularnych dziś polskich wokalistów. Po piosenkarzu zrobiło się głośno w 2009 roku, gdy wydał swój debiutancki album z hitem Miliony Monet. Od tamtej pory powstało kilkadziesiąt utworów, choć na drodze kariery muzycznej pojawił się również epizod z fizjoterapią. Moja mama mi nauczyła czegoś takiego, jej rodzice, że dobrze mieć jakiś fach w ręce, bo nigdy nic nie wiadomo i nie wszystkim się udaje. Co się okazało, to mi się przydaje dzisiaj na scenie, bo jednak koncerty są dla mnie no, dużym wysiłkiem. Nie prowadzę swojej praktyki jako fizjoterapeuta, ale potrafię doradzić. Mrozu posłuchał jednak głosu serca i wybrał karierę muzyczną. Koncerty wyprzedają się co do ostatniego biletu, a artysta promuje swój nowy album Złote Bloki. Na pierwszym koncercie nie zabrakło jego największej miłośniczki, mamy. No i jak to brzmi? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wczułam się. No właśnie, chcieliśmy coś zagrać dla ciebie teraz, takiego lirycznego. Coś spokojnego, dokładnie taki, jak ja jestem, prawda? Spokojny, umiarkowany. Nie no, do spokojnych to ty raczej nie należysz. Jest tu moja mama na sali, mamusia. Wielki hałas do mojej mamy Marii! Mama jest moją największą fanką, na wszystkich jest koncertach. I zawsze ją wypatruję i zawsze ją pozdrawiam ze sceny. Zgadza się. Zawsze... A jak się z tym czujesz? Czuję się jak w domu wtedy. My z mamą no, widzimy się tak... No, kilka razy w roku. Zawsze mi ciebie brakuje. No, ja tęsknimy. Mamy ten bliski kontakt ze sobą, zasadzie... i telefoniczny, tak. I odwiedza. No, a jak często rodziny. Dzwonicie do siebie? Często. No, bardzo. I dobrze, często. Że są już teraz kamerki, możemy się połączyć, też ze sobą porozmawiać. Zawsze to się na WhatsApp. Radzi mnie, jak, czy ten strój odpowiedni będzie na daną imprezę. I pokazuje się. Ja doradzam. Dory, jak ma się doradzać kobiety, no to też mama jest brana pod uwagę. To jest jak sport. Trzeba się dobrze rozgrzać, trzeba się rozciągnąć. Skąd ten casual okularowy? To jest moja stylówka i ja ją lubię i kojarzy mi się też z jakimiś takimi klasykami starej muzyki. Blues Brothers, wydaje mi się, że to był taki pierwszy film, który myślę, że mnie zainspirował.